Siemka. Chciałbym was przestrzec o eliksir przed oszustami. Otóż po wystawieniu przedmiotu od razu dostałem wiadomość, że został sprzedany i muszę potwierdzić sprzedaż. Tutaj widać. No to więc tak, ludzie nieświadomi wchodzą tutaj, nie? I pisze. Mamy przyjemność poinformować, że twój przedmiot został sprzedany i tak dalej. Środki musisz... I tak, skopiować trzeba link. Kopiuj. Wezmę ja nowe okienko, otworzę, a nie tutaj, to muszę tutaj, żebyście widzieli. Wklejamy link i przerzucę nas na stronę. No i patrzcie, taka to jest strona. Przez Google Apps Script, coś tam, takie tam rzeczy niestworzone. Wchodzimy dalej, nie? Nie jestem robotem. Dalej nas przerzuca na normalnie jakby stronę. Z naszym, kurde, przedmiotem. Tutaj chcą nasze dane. Niejaka pani oto kupiła z Zielonej Góry. No to chcą, żebyśmy tutaj zaklepali ten oto odnośnik. No to klepiemy. Dalej chcą, żebyśmy zaklepali, w jakim banku mamy konto, prawda? No w jakim możemy mieć konto? W jakimś, nie? No to ja kliknę tak przysłowiowo, na przykład Nest Bank, Nest. No i proszę bardzo. I teraz już się zaczynają hece. Mamy podać login do banku, hasło i jeszcze PIN. No ale przecież tak się nie robi. Później w Neście najwyraźniej do potwierdzenia, do zalogowania się wybieram jakiś taki awatar, czy jak to się nazywa, no tak, rzeczywiście awatar. Kto tam ma ustawione? No i wciskamy dalej. I dalej jak sobie wciśniemy, prawdopodobnie już złodziej ma nasze wszystkie środki na koncie do przelania na swoje konto. Loguje się, ma wszystko podane, jak na tacy. Także nie wchodźcie w takie oto linki, bo zostaniecie bez niczego. Ja już tych dwoje osobników pozgłaszałem. Tego zablokowałem, tego nie zdążyłem nawet zablokować, bo mu, no proszę bardzo, już o, nie możesz wymienić wiadomości, bo konto zostało wyłączone tego Ancymona. No i tak to właśnie wygląda. Także o, tapeta. No i co więcej, no i tyle więcej. To trzymajcie się i nie wchodźcie w takie jakieś durnowate wiadomości, bo naprawdę można się pogrzebać w butach. Skopiować link, wkleić, pach, pach, cyk, cyk, a zobaczymy jeszcze tak przy okazji inne banki, nie? Na przykład Alior. Alior. No, przerzuca nas na stronę Aliora, ale to nie jest strona Aliora. A dobra, a wpiszemy Alior i zobaczymy, czy będzie taki sam adres, nie? Bo ja nie wiem, jak wygląda strona Aliora, nie mam bladego pojęcia. Alior. Alior. Bank. Banki po grudzie. Alior. Strona może być bardzo podobna. A, patrzcie, jak, o, patrzcie. Przypominamy o tam bezpieczeństwo, nie? Ale patrzcie, jak wygląda odnośnik do strony Aliora. A jak wygląda u oszusta. To nie może być prawdziwa strona. Sprawdź certyfikat. Nieaktywne. Widzicie? Nieaktywne, nie? Chroń swoje dane. Te pola są nieaktywne, to są wklejone, kurde, jakieś ikonki. Język wybrać, nie można innego wybrać, jak tylko polska, w ogóle to jest też nieaktywne. Ale jak tu wklepiemy jakieś tam cyfereczki, zrobimy dalej. Hasło. Jakie hasło? Nie wiadomo.
No nie będę nic kombinował, bo sobie jeszcze naszpłączę i będzie wesoło. No także tego, widzicie, nie? Nie ma co kombinować. Także ostrzegamy. Podajcie dalej i na razie trzymajcie się i do potem, cześć.